Andrzej Adamek został już odsunięty od pracy z pierwszym zespołem działacza 17-krotnego mistrza Polski. Chcą dokonać zmiany na stanowisku pierwszego trenera. Władze są niezadowolone z wyniku i ze stylu gry. Śląsk wygrał jedynie 3 z 8 spotkań Ekstraklasy. Gwoździem do trumny okazała się porażka na własnym parkiecie z GTK Gliwice 81-84. Wrocławianie przegrali w tym sezonie 4 z 5 meczów przed własnymi kibicami. To największy problem, bo tak grający Śląsk nie przyciągnie do hali orbita kibiców. Wszystko wskazuje na to, że niedzielne spotkanie było dla Adamka ostatnim w roli pierwszego trenera Śląska. Polski szkoleniowiec został odsunięty od pracy zespołem. W tym momencie klub poszukuje już jego następcy. Agenci podsyłają pierwsze kandydatury. To byłaby kolejna zmiana trenera w Energa Basket Lidze. Wcześniej pracę stracili Jacek Winnicki, Marcin Lichtański i Kamil Piechucki. W niedzielę Śląsk Wrocław zagra na wyjeździe z Anwilem Włocławek. Nie wiadomo, kto poprowadzi zespół w tym meczu.